Cześć, nazywam się Ewa Dyda Nowakowska i witam Cię w trzecim sezonie podcastu Przyjaciółki, Projektantki. Partnerem podcastu jest firma Wallard, producent tapet na wymiar. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku już piątym e, trzeciego sezonu podcastu Przeciągi Projektantki. E, w tym sezonie mówimy o biznesie e, w, w zawodzie architekta, w prowadzeniu pracowni architektonicznych. A dzisiaj zaprosiłam dla was, myślę, że się nie pomylę, jak powiem, pierwszą youtuberkę wnętrzarską w Polsce. Na swoim koncie ma już ponad 120 takich home tourów po wnętrzach polskich domów i mieszkań jest ze mną Magda Motrenko. Dzień dobry Magda. Cześć, bardzo mi miło, że tu mogę z Tobą porozmawiać. Zaprosiłam Cię po to, żebyś powiedziała nam ee, jak mieszkają Polacy. Myślę, że masz niesamowite e, doświadczenie. Odwiedziłaś już wiele, wiele domów, ale z takiego zawodowego punktu widzenia e, ja trochę znam Twoją historię, natomiast chciałabym, żebyś e, powiedziała też moim słuchaczom, e, Haczą, może osobą, którą, które Cię nie znają. Jak to się stało, że Ty wymyśliłaś chyba sobie sama swój zawód? Co planowałaś robić, a co faktycznie teraz robisz zawodowo? No, miałam różne plany kiedyś i faktycznie to bardzo ewoluowało. Nie powiedziałabym, że wymyśliłam sobie, bo to bardziej wydarzyło się. Samo. Mhm. I myślałam kiedyś, żeby być projektantką, architektką, nawet szykowałam się do studiów architektonicznych, ale pół roku przed maturą stwierdziłam, że jednak to nie jest to, co bym chciała robić. I ja nie wiem, co wtedy się wydarzyło w moim życiu, że doszłam do takich wniosków. Pamiętam pewne przemyślenia, ale wiedząc, jak mało wtedy wiedziałam, mhm. to jestem zaskoczona, a z dzisiejszej perspektywy jestem przekonana, że to była. Najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo dzisiaj już wiem, jak wygląda praca projektanta i wiem, że to nie jest coś dla mnie. Okej. Okay. Więc ja poszłam na socjologię i tam poznałam koleżankę, która prowadziła bloga modowego. Mm -hmm. I bardzo fajnie to robiła, i to otworzyło jej możliwości. Brała udział w różnych wydarzeniach dla blogerów, mogła wejść w świat mody, który ją interesował. No i skończyło się tak, że zaczęła staż w gazecie modowej, o czym zawsze marzyła. No i pomyślałam, wow, ale ekstra, to otwiera możliwości. Czyli jakbym ja zaczęła prowadzić bloga o czymś, co mnie interesuje, mogłabym nawiązać mhm. jakiejś znajomości, a może miałabym kiedyś staż w gazecie wnętrzarskiej, ale to by było super. No i założyłam. No a teraz już bym nie chciała stażu w <głos> <głos> więc zupełnie się wszystko pozmieniało, mm -hmm. ale faktycznie blog otworzył możliwości, o których mi się nawet wtedy nie śniło. Mm -hmm. A który to był rok? 2012. 2012, okej, okay, czyli kawał historii. Najpierw był blog, w gdzie pisałaś yy, artykuły właśnie takie inspiracyjne, pokazywałaś różne wnętrza, yy, a... Co z YouTube'em? No bo my cię znamy, że ja cię znam z YouTube'a, a nie z bloga. Więc jakby kiedy się pojawił YouTube? Tak. No, z YouTube'em to była też taka dłuższa droga. No bo pierwsze filmy zaczęłam nagrywać jakoś jeszcze w 2013. I to były przeglądy prasy wnętrzarskiej. Mhm. Mam nadzieję, że już ich nigdzie nie ma, <laughs> bo one nie były nie publikowane się na, okay. na Wnętrza Zewnętrza, tylko na jakimś innym kanale. A potem stopniowo kanał Wnętrza Zewnętrza zaczęłam rozwijać, ale to też było najpierw trochę przypadkowe, trochę spontaniczne, tak też... Od sasa do lasa trochę. Te filmy nie były, nie było żadnej strategii. Okay. Nie miałam do końca pomysłu, prowadziłam bloga, a YouTube był dodatkiem. Czasem mogłam zamieścić film w poście na blogu, embedować jako taki dodatek. Czasem mogłam coś opowiedzieć, wtedy były popularne takie pokazywanie zakupów na przykład. Mhm. Nie? Więc tego typu vlogi, jakieś takie osobiste też bardziej, bo miałam poczucie, że nikt tego nie ogląda. Aha. To był też a, a faktycznie już... nikt tego nie oglądał. Pamiętasz ilości odsłon z tamtych czasów? Tak, z kilkaset. Aha. Więc z jednej strony, no fajnie, że, że kilkaset mhm. odsłon. Znaczy to z tych lepszych filmów, które okay. pamiętam. Ale tych pierwszych, no to tak nie wiem, po kilkanaście mhm. pewnie. E, teraz po dziesięciu latach, po, nie dziesięciu, przesadziłam, bo dwanaście blog, a kanał. No, nie wiem, po kilku ładnych latach w każdym razie, nie też 8-7, sprawdzałam jakieś takie filmy mm, DIY, mhm. to nie wiem, z tysiąc odsłon przez te wszystkie lata nabiły, okay. nie, więc y, nie miałam poczucia, że to jest coś, co prowadzi mnie do jakiegoś konkretnego celu. To był po prostu dodatek, forma okay. zabawy. I. To I był pewnie jakiś taki moment, że zauważyłaś, że to może być yy, tak jakby ta główna droga. Tak, z kilku względów. Po pierwsze, w pewnym momencie niektóre filmy zyskiwały więcej odsłon i to oczywiście zawsze daje do myślenia. Mhm. A dwa, to po prostu blogi zaczęły się kończyć. Okej. Okay że coraz mniej, znaczy wciąż istnieją blogi, dobrze funkcjonują, się pozycjonują w Google. Mhm. Jak napiszesz artykuł na bloga, no to ktoś może na niego trafić, a jak napiszesz taki tekst na Instagramie, no to po hashtagach mhm. ktoś może trafić na zdjęcie ewentualnie, ale nie jest tak, że wpiszę w Google, bo potrzebuję ten temat i wyskoczyć tak. post z Instagrama. To niestety tak nie działa, a z blogiem już tak. Więc e, blogi mają wciąż swoje miejsce na rynku, ale to już nie jest to samo co wtedy. Mhm. Więc e, wchodził Instagram, e, fanpage się rozbudowywały. Wtedy jeszcze była aplikacja Vine z takimi krótkimi filmikami, mhm. takie sześciosekundowe TikToki. Okej, okay, sześć sekund. Tak. No, I e, pamiętam mój. Ówczesny szef, bo wtedy pracowałam w agencji takiej influencer marketingu, mhm. mówił, że to przyszłość. Te sześciosekundowe filmiki. Ja miałam takie poczucie, w sześć sekund nic nie no. powiem. No. <laughs> że owszem, to jest fajne jako inspiracja, mhm. ale to jest za krótkie, żeby przedstawić jakąś sensowniejszą wartość merytoryczną. E, więc nie zdziwiło mnie, kiedy w końcu Wine zniknął z rynku. Natomiast z Wajnem też e, wiąże się ciekawa historia, bo. Testowałam tę aplikację i wyrzucałam mhm. tam różne filmiki, jakieś poklatkowe gotowanie i wrzuciłam też filmik z szopką Bożonarodzeniową, którą ulepiłam z gliny jako taki prototyp z myślą, co kiedyś bym chciała stworzyć. Aha. No i udało się potem, ale to już inna historia. I ten filmik stał się wiralem na wajnie. Okay. Był... Um, no był uniwersalny, bo tam nie było żadnego mówienia, kolenda w tle, więc to mhm. poszło wiesz, w Stanach wiralowo okay. e, 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 z różnych względów pewnie, natomiast sprawiło, że mój profil miał dużo wyświetleń i przez to zaczął trafiać do rankingów najlepszych polskich wajnerów. Okay. A I w to... ogóle ile ta aplikacja? przez ile lat ona w ogóle była dostępna? Czy hmm, trzy raczej okay. znaczy, pewnie dłużej, ale uh -huh. w Polsce krótko była popularna. Uh -huh. Załapałam się do rankingu w dwóch latach. Więc... Okay. Gratulacje <grytulacje> <grytulacje> dziękuję. <Nie działa. grytulacje> ale było to na swój sposób frustrujące. Uh -huh. uh -huh. Bo od lat tworzysz treści wnętrzarskie. No wtedy jeszcze nie aż tylu, jak teraz, nie? ale uh -huh. mimo wszystko, piszesz po 20 artykułów w miesiącu, siedzisz uh -huh. nad tym, starasz się. I zostaje docenione takie coś. Mhm. Glinia na szopka, figurki się przesuwają. I 6 sekund. <gry> tak. I, I za to branża marketingowa zauważa Twoje istnienie. Mhm. A nie za to, że tworzysz coś naprawdę Wartejcie. sensownego. I to było trochę załamujące mhm. też. E, więc szukałam dalej swojej drogi. No i YouTube też był po prostu jedną z tych y, różnych dróg, które testowałam. Ale odnalazłam się tam. Z kilku względów. Po pierwsze, na początku czułam się tam bardzo swobodnie, bo miałam poczucie, że filmy oglądają tylko osoby, które od lat znają mojego bloga. I wchodzą po prostu ze względu tak. na bloga, na. Tak. Filmy. I jak mhm. ktoś mnie zna, lubi, to to mogę być bardzo mhm. otwarta i szczera mhm. w tych filmach. I filmy <laughs> też mogą być takie mniej idealne niż zdjęcia. Mhm. Filmom się więcej wybaczę. A, a potem nagle te filmy zyskały więcej odsłon. No dlatego trochę się tak tutaj podśmiechuję, że się tak wyrażę, bo tak naprawdę te zasięgi, które można osiągnąć na YouTubie, które osiągają też swoje filmy, no to z pewnością to nie są tylko osoby, które cię znają i lubią nie? z bloga, tak. tylko to jest po prostu bardzo szerokie, e, szeroki zasięg. Tak, i też jest dużo osób zupełnie przypadkowych, mhm. bo YouTube czasem tak wyświetla filmy. Tak. I jak ktoś nie szuka bloga wnętrznego, Szarskiego, to nie trafi na niego tak mhm. zupełnie przypadkiem raczej. Ale już na YouTubie filmik może mhm. mu wyskoczyć. No i y, to się przekłada na komentarze. Mhm. Można się spotkać ze znacznie większą krytyką. No a im bardziej osobiste treści, tym bardziej osobista krytyka, tym bardziej może boleć. Mhm. Więc ja z czasem y, przestałam iść w taką vlogową okay. stronę i skupiłam się tylko na wnętrzach, mm -hmm. takich bardziej merytorycznych, co nie znaczy, że nie ma osobistych treści, nie? Mm. Na przykład, nie wiem, film z pożegnaniem e, z kawalerką, która kiedyś do mnie okay. należała, no to jest dla mnie bardzo osobisty, no ale jednak koncentruję mm -hmm. się na wnętrzu, nie opowiadam tam o całych szczegółach mm -hmm. związanych z tym, okay. jak doszło do takiej sytuacji. No dobra, to yy, pomysł na home-tury, czyli na odwiedziny w domach Polaków, pojawił się już właśnie wtedy, kiedy był blok, czy, czy to było coś, co, co dopiero kiełkowało? No to szło równolegle z okay. rozwijaniem kanału. Mhm w momencie, kiedy robiłam różne formaty filmów, mhm. no to też w pewnym momencie pojawił się pomysł nagrania po prostu mieszkania, w którym mieszkam. Mhm. Okay. To była jakaś taka sytuacja, że czekałam na przejście chyba na jakieś odwiedziny, a może nawet to było, było spotkanie wymiankowe roślin, które zorganizowałam Aha. u siebie. I no, i pomyślałam, że to dobry moment. Yy, wzięłam telefon, okay. mikrofon taki, mm -hmm, wiesz, ze słuchawkami, mm -hmm. i po prostu przeszłam po mieszkaniu. Tu mamy to, tu to, tu to, tu on, tu syn się bawi, <laughs> idziemy dalej. Yy, I nagle ten film był bardziej popularny. Mm -hmm. No, więc to mi dało do myślenia, że może faktycznie fajnie pokazać mieszkanie. W formie takiego wideo. Mhm. Tak trochę zaglądać, co do, do takiego życia? Tak, bo faktycznie też życie to jedno, ale dwa. Inaczej widać przestrzeń mhm. na filmie, a inaczej na zdjęciu. Że tych zdjęć no, musiałoby być, nie wiem, ze sto chyba, mhm. żeby faktycznie dobrze się Orientować. zorientować mhm. w przestrzeni. No, no nie ma przeważnie na to miejsca i to już by było nudne. A na filmie jest ten ruch, lepiej czuć przestrzeń. No. Więc gdy kolega skończył remont swojego mieszkania i mówił, że możemy zrobić w nim zdjęcia, no to przy okazji zrobiłam też film. I wtedy było tak, że robiliśmy zdjęcia kilka godzin, no a film za takie 15 minut, że po prostu ja weszłam z aparatem i z aparatu mówiłam, trzymałam wszystko z ręki. Teraz mamy na odwrót zdjęcia, robimy dwie godziny, a okay. potem nagrywamy film. Nie, cały <laughs> dzień. <laughs> Więc odwróciła się ta proporcja. Czyli najpierw to było wnętrze znajomego, nazwijmy tak. to. No bo teraz to już tak jakby, żeby dostać się do, w, na twój kanał, zgłosić swe, swoje mieszkanie, to już chyba nie jest tak mega łatwo, w sensie y, już możesz przebierać sobie, co? W tych zgłoszeniach. No ja bym też nie powiedziała, że jest trudne, no bo wystarczy <grym> wypełnić formularz. No tak, ale jakby z takiego poziomu, że to ty gdzieś u znajomego robiłaś film do tego, że jesteś zapraszana, mhm. no jest jednak y, różnica, nie? Tak, na pewno jest dużo łatwiej. <grym> Chociaż nie miałam nigdy takiej sytuacji, że zupełnie nie miałam pomysłu, co nagrać, bo ja już byłam w świecie wnętrzarskim. Mm -hmm. Miałam koleżanki z blogosfery wnętrzarskiej, które pokazywały swoje mieszkania na blogach. Wiedziałam, że fajnie mieszkają, i wystarczyło zapytać, okay. czy mogę je odwiedzić. Mm -hmm. No i tak się to zaczęło. Na mhm. początku, no, a potem już różnie się też. A pokazujesz na swoim e, kanale e, mieszkania zaprojektowane przez samych e, właścicieli, czyli samodzielnie, ale też takie zaprojektowane przez e, projektantów? Tak, tak, oczywiście. I wtedy zgłaszają się projektanci e, do ciebie z takim wnętrzem, czy właściciela nadal? Różnie, zazwyczaj najczęściej właścicielem. Mhm. Zdarza się, że projektanci chcą pochwalić się jakąś swoją realizacją. Natomiast dla mnie to jest trudniejsze w organizacji, mhm. bo um, często jest tak, że to projektant chce a niekoniecznie mieszkańcy. Mhm. I oni czasem zmieniają zdanie w ostatniej chwili, więc zdecydowanie lepiej, jak ten kontakt z mieszkańcami jest bezpośredni. Mhm. Natomiast oczywiście Kluczowe są dla mnie ciekawe realizacje, a projektanci przeważnie robią fajne mm. mieszkania, więc nie wyobrażam sobie nie być otwartą na współpracę z projektantami. A tak zaglądając w statystyki, nie wiem czy przyglądasz się temu czy nie, ja taką troszkę analizę yy, przeprowadziłam, szczególnie tych home tourów. No, ja też przeprowadzam analizę. <laughs> no wiesz, to ja w takim razie tylko tak pobieżnie tak naprawdę z tego co tam yy, przez ostatnie miesiące yy, dodawałaś. Mam wrażenie, że w tych takich najbardziej popularnych wybijają się te filmy, które dotyczą rozwiązań budżetowych albo bardzo małych e, przestrzeni. Myślisz, że e, jakby idąc krok dalej, to właśnie takie wnętrza problematyczne czy z niskim budżetem są e, tematem, który jest najczęściej poszukiwany, jeśli chodzi o treści. To jest taka zaniedbana część. E, Wnętrzerskiego internetu? Nie powiedziałabym, że zaniedbana. I też nie wiem, czy najczęściej poszukiwana. Natomiast faktycznie jest tak, że jak ktoś ma mały budżet, to nie, po, nie może pozwolić sobie na współpracę z projektantem. Mhm. Nie ma pieniędzy też na to, żeby podjąć ryzyko testowania pewnych rozwiązań na własnej skórze, że no, jak wiadomo, każda mhm. zmiana we wnętrzu jest kosztowna. Więc myślę, że. Stąd też jest, ten, jest to zapotrzebowanie na budżetowe rozwiązania. I to jest coś, co tak na dobrą sprawę ciekawi wszystkich. Bo nawet osoby z dużymi portfelami też szukają oszczędności. Mhm. Tylko innego rodzaju, nie? Ale rzadko się zdarza, żeby ktoś w ogóle nie patrzył na to, co okay. da się zrobić cenowo trochę korzystniej. Więc jest to zdecydowanie taki uniwersalny temat. Ale myślę, że też mm, trudny na swój sposób, jeżeli chodzi o omawianie tego. No bo wiadomo, że omawianie tanich rozwiązań przyciąga osoby, które szukają tanich rozwiązań. Mhm. Więc, na przykład, projektant chcący robić wnętrza z górnej półki, jak zacznie omawiać tanie rozwiązania, mhm. no to nie przyciągnie klientów z dużymi portfelami, mhm. raczej, prawda? Więc jest to taka. Nisza na swój sposób. Jest nisza. Wydaje mi się, że może ja jestem takim przykładem projektanta, który bardzo lubi mówić o budżecie. Sama zrobiłam tą aplikację, czyli kalkulator, gdzie można w ogóle oszacować koszty zakupu mebli i materiałów. Wczoraj nawet przeprowadzałam wywiad z założycielami takiego portalu Użyj to, który, w którym będzie można, już można kupić w ogóle meble i materiały z drugiego obiegu. Po to, żeby właśnie szukać oszczędności, a mimo wszystko w swoim portfolio i w takich stałych współpracach mam projekty, które można zaliczyć do projektów, no jakby, no może nie tyle premium, co już z takich z fajniejszym budżetem na realizację, ale ja myślę, że u mnie to się wywodzi z tego, że ja jednak właśnie mam to takie poczucie, że nie każdy sobie pozwoli na usługę projektową. Ale każdy zasługuje na to, żeby mieszkać komfortowo, wygodnie i pięknie. I może to, to zakup do, do swojego remontowanego wnętrza zrobić w markecie, może zrobić w sieciówce, może coś sam e, wyrzeźbić, jak e, ma jakiś talent do tego. E, no, chciałabym, żeby to było bardziej uniwersalne. Wydaje mi się, że to, co ty pokazujesz, home tour'y, też takim, jakby wskazówką do takiego uniwersalnego stosowania niektórych właśnie rozwiązań, czy jego przez to, że pokazujesz też te wnętrza, też są. Które dla ciebie są najciekawsze filmy do zrobienia? Te z ciekawymi rozwiązaniami we wnętrzach, takich, mhm. których jeszcze nie pokazywałam. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tych kwot i do tego, na co zasługujemy? Mhm. Bo myślę, że przede wszystkim zasługujemy na dostęp do informacji. A w tym momencie trudno mhm. o wiele informacji. Kończąc szkołę, nie mamy wiedzy wnętrzarskiej. Fajnie, jak trafimy na zajęcia z omawiania rzutów architektonicznych, mhm. ale na nic więcej za bardzo nie można liczyć. Więc zaczynamy i od razu duże zadanie, mhm. no bo urządzenie mieszkania to jest. Duże przedsięwzięcie i zero informacji, więc musimy już sami je znaleźć. Musimy znaleźć je gdzie? No w internecie, mm -hmm. ewentualnie w książkach wnętrzarskich, ale tych, mm, tych informacji jest mało. I długo było tak, że projektanci nie dzielili się wieloma mm -hmm. informacjami. Dopiero w ostatnich latach. Zwłaszcza, nie wiem, ostatnie trzy lata mam poczucie, to jest jakiś wybuch projektantów w internecie, tak, tak. Oh z yes. mojej perspektywy, to w końcu zaczyna być tego trochę więcej, mm -hmm. ale długo było tak, że można było przeglądać zdjęcia wnętrz i nie mieć bladego pojęcia, ile mm -hmm. to kosztuje. Mm -hmm. I potem ktoś ci daje wycenę i ty nawet nie wiesz, czy, czy to jest dużo, czy mało. Mm -hmm. I czy to w ogóle da się zrobić, czy nie da się zrobić? Czyli tak. efekt, który jest na tej wizualizacji, to jest faktycznie to, co jest tą wyceną, czy nie? To jest mój trigger, nie da się zrobić. Wszystko da się zrobić. Okay. Pytanie, jakim kosztem mm -hmm. i czy warto. No właśnie mówię, czy da się zrobić to jakby w, te, w tej wycenie na przykład, nie? którą... Aha, Też, no zdajesz. ale ci fachowcy czasem mówią, że w ogóle się nie a, da. Tak, nie? No. Widzisz zdjęcie, widzisz tam to rozwiązanie, a fachowiec mówi, no nie da się. No tych płytek nie da się ułożyć, tak. nie? To taki absurdy tak, czasem. Tak, tak. No jak może się nie dać? To może być trudne, może być mm -hmm. duże ryzyko, że one się zaczną jakoś niszczyć mm -hmm. szybciej, ale nie jest tak, że się nie da, no proszę. No wiesz, co, jest też tak, że ta, ta część właśnie naszych współpracowników, czyli wykonawców, w zależności od jakby takiego oni, takiego własnego poczucia, nie wiem, pewności, tak, w swoim wykonywanym fachu, po prostu. Niektórych rozwiązań unikają, bo jakby no, nie czują się pewnie z tym, nie? i wtedy powiedzą, że się nie da, bo łatwiej jest odsunąć od siebie ten problem i radzić sobie kliencie z tym sam, albo znajdziesz kogoś innego, albo sam będzie, znajdziesz rozwiązanie i przyjdziesz i mi pokażesz. Nie no ja rozumiem oczywiście, z czego to wynika, ale nie ma we mnie zgody na coś takiego, mm. bo to jest oszukiwanie ludzi. Tak, tak. Powinniśmy no. być ze sobą szczerzy. Mm. Nie wiem, jak to zrobić. Mogę się nauczyć, ale może wyjść źle. Nie chcę brać na siebie tego ryzyka. Mhm. Czysta sytuacja, bo to naprawdę no, nie jest tak, że w budowlance fachowcy mają problem ze zleceniami. To raczej się czeka na ekipy remontowe. Więc w momencie, kiedy ktoś nie może otwarcie powiedzieć, jak jest, no, to, to w ogóle nie, nie czuję, żeby mm. to była kwestia. No, to powinna się zapalić taka czerwona lapka, nie, że, tak. że tutaj nie będzie nic dobrego z tego. No i ogólnie te remonty to jest. Ja nie wiem, jak wy projektanci sobie radzicie z tymi <grym> naturalami. Ja się rozumiem, że jak się pracuje ze sprawdzoną ekipą, mm -hmm. to jest okej. Okay. No, ale historie, które do mnie docierają, albo których jestem świadkiem, no, są niewyobrażalne czasem. Mm -hmm. Jak fachowiec, mając przed sobą. Projekt mieszkania, gdzie wszystko jest rozpisane na kilku stronach, na czytelnych rysunkach, jak on może nawet tego nie otworzyć? No zdarza się tak. Wiesz, to ja w poprzednim odcinku, który będzie publikowany przed, tym, przed tą naszą rozmową, e, zaprosiłam właśnie wykonawcę e, tutaj do rozmowy, ale tak pod, e, pod koniec e, mówię, że nie do końca ta rozmowa jest. E, Taka, powiedziałabym pokazujące yy, prawdziwe relacje, czy tam, może znaczy ona pokazuje prawdziwe relacje, natomiast rozmawiałam z nim ja, która lubię być projektantem na budowie, i rozmawiał wykonawca, który lubi współpracować z projektantem. Więc my tak trochę no zrobiliśmy tak. to, wiesz? No, jakby wszystko jest super fajnie. Pokazaliście no bo... idealny tak, układ. Dokładnie. Ale faktycznie, <grym> faktycznie tak, jest, tak nie zawsze jest. No, ja trochę tam przemyciłam tego, że na przykład, jak wchodzę na budowę i widzę, że chłopaki nie wiedzą, gdzie jest projekt. No, to już wiem. Że będzie słabo, nie? No bo moim zdaniem każda jedna rzecz, którą zaczynasz robić, czy kujesz, czy malujesz, to powinieneś jakby patrzeć na rysunek, nie? Żeby, żeby po prostu nie popełnić błędu. No ale zdarza się tak, że mają alergię na papier, mają alergię oczy, ich bolą jakie są, wiesz, literki, nie? I cyferki do przeczytania. Tak, choć... Mm. Mam takie nadzieje, że to się teraz trochę zmieni. Mhm. Zauważyłam, że zaczęły mi wyskakiwać reklamy ekip budowlanych, remontowych. To znaczy, że jest kryzys w branży, <laughs> bo wcześniej nie musieli się reklamować. Mhm. A skoro muszą walczyć o klienta, to znaczy, że muszą poprawić jakość usług. Mhm. W końcu. Więc oby to była dobra zmiana na przyszłość. Tak, i powiem Ci, że nawet na Instagramie pojawiają się profile. Na YouTubie zresztą też jest kilku wykonawców, którzy pokazują, którzy pokazują swoją pracę taką od kulis. Uwielbiam to podglądać. No ja też je się dużo uczę wtedy, bo no, gdzie mamy zdobyć tą wiedzę taką techniczną, nie? Tak. Jak nie na budowie, gdzie też no właśnie można trafić najlepszą ekipę, ale i na słabszą, gdzie lepiej nie powielać potem tych ich błędów. Więc te, te materiały, które się pojawiają w sieci, są bardzo wartościowe. Uważam nie tylko dla innych wykonawców, ale też właśnie dla projektantów czy dla inwestorów, którzy mogą sobie to nie wiem coś sprawdzić i podejrzeć, to jak prawda. dana praca może być wykonana. Odnośnie publikowanych materiałów, mhm. to mogę wrócić teraz do pytania, które zadałaś wcześniej. Co lubię pokazywać, mhm. to lubię też pokazywać właśnie od kulis, jak wyglądają różne miejsca, jak wygląda produkcja. Kiedyś miałam okazję nagrać hale, w której są budowane łazienki, żeby mhm. zrobić im zdjęcia do katalogu, żeby to nie były wizualizacje, okay. tylko. Prawdziwe łazienki, nie? z mhm. prawdziwymi dodatkami, że jak klient przegląda katalog i stwierdzi, o jaki ładny wazon na tej wannie, mhm. to może zapytać i prawdopodobnie marka będzie w stanie wskazać, co, co to, to za wazon, jezdno. gdzie go można kupić. Więc z jednej strony mega i A to ta było przestrzeń, w tak. Aha. Przestrzeń cała i tak się cieszyłam, że ten film powstaje i on potem wcale nie spotkał się z zainteresowaniem. No. Więc. Y to, co chcę pokazywać, a to, mhm. co ludzie chcą oglądać, to są różne rzeczy. I jeszcze jest yy, ważna różnica. To, co ludzie twierdzą, że chcą oglądać, a, co a to, co faktycznie oglądają. oglądają. Mhm. Bo mówisz, że małe mieszkania się cieszą popularnością. Pod filmami z mikrokawalerkami, które to nie jest pato deweloperka współczesna, mhm. tylko na przykład mieszkanie istniejące od 50 mhm. lat w starym bloku i ktoś tam mieszka i musi sobie jakoś poradzić. Z jakimiś wyzwaniami się mierzy. I to jest ciekawe, jak rozegra wyzwanie, jakie przed nim życiło życie. Ale, no, ale chyba niewiele osób postrzega to tak jak ja, że to jest ciekawe. Okay. Tylko większość komentarzy koncentruje się na tym, że to jest promowanie patologii. Że za małe mieszkanie. Nie, że to w ogóle nie jest mieszkanie. No ale prawo nie działa wstecz. Prawo, mówiąc o tym, jaki ma być metraż mieszkania, jest od niedawna. A wcześniej te mieszkania mhm. już istniały. Nikt ich nie zdelegalizował. Mhm. Nie kazał się wyprowadzić ludziom, którzy w nich mieszkają. I powyburzał ściany między lokalami. Tak. Mhm. Więc patrząc na to z tej perspektywy, no to ja nie widzę problemu z pokazywaniem tych mieszkań, mhm. ale dużo osób widzi, a okay. jednocześnie ogląda i nabija komentarze, sprawiając, że te filmy są jeszcze bardziej popularne. Mhm. I co ja mam teraz zrobić? Słuchać komentarzy, mhm. czy, czy robić więcej takich mhm. filmów? Ponieważ dobrze się oglądają. No to powiedz, czym się kierujesz, bo rozumiem, że Twój e, YouTube e, jest już na takim poziomie, że e, nie wiem, jakie były założenia, ale teraz jest to twój, e, Twoja taka biznesowa część, prawda? Mocna. Tak, no ja koncentruję się ogólnie. Znaczy w tym różnie właściwie. Okay, <laughs> no, chyba tak jest najpierw, a potem zadam to pytanie, które mm. chciałam zadać. No, bo w różnych e, momentach mojej działalności mm. przy zewnętrzna zewnętrza ze były różne priorytety. E, w innych miejscach stawiałam nacisk na pozyskiwanie funduszy na mm -hmm. swoją działalność. E, I. Wiesz, robiłam zdjęcia wnętrz, też pracowałam chwilę w Agencji Nieruchomości, organizowałam jakieś eventy, więc to naprawdę było tak bardzo różnorodnie. Mhm. A w pewnym momencie faktycznie YouTube stał się tą główną działalnością, bo to i są pieniądze z wyświetleń i pieniądze ze współpracy z markami. Mhm. No i jak je się sumuję, to mimo wyższych kosztów jakby tworzenia Produkcji takich tego. filmów mhm. niż pisania artykułu, to jednak to się najbardziej opłacało, ale też ma swoje ograniczenia. I też chciałabym dywersyfikować, no bo YouTube może nagle zbanować mi kanał. Mhm. Jakby, dlaczego nie? Mhm. Różnie bywa i co ja wtedy zrobię. Okay. Więc zawsze chcę mieć szerzej. Kilka źródeł dochodów, mm -hmm. tak jak projektanci prawdopodobnie. Tak, Ładnie. <laughs> e, Okej, okay, czyli YouTube jest jednym ze źródeł dochodów, a ten taki e, moment, w którym zaczęłaś na nim zarabiać, e, pamiętasz tak jakby tą myśl, że w takim razie teraz YouTube, bo faktycznie to dobrze poszło? Nie, bo to zawsze stopniowo idzie. Okay. Wiesz, to nie jest tak, że nagle ci włączą reklamy i, I zarabiasz. Jest, okay. Znaczy, no ja wciąż. Zarabiam, nie wiem, z 3000 miesięcznie średnio, mhm. więc i to jest jakby jeszcze do opodatkowania. Mhm. Nie? Więc no, nie, nie dam rady żyć za to mhm. w Warszawie. I potrzebuję też innych mhm. przychodów, inaczej to by nie miało sensu po prostu. Gdybym publikowała więcej filmów, no to byłoby więcej wyświetleń, więcej reklam, większe pieniądze, ale produkcja filmów też kosztuje. Mhm gdybym tylko siedziała i mówiła i pokazywała zdjęcia z internetu, no to byłoby taniej. taniej. Mhm. Ale nie czuję się do końca okej, okay, że jednak żeby pokazać jakieś zdjęcie, no to muszę znaleźć to źródło zupełne mhm. i podpisać. I to można robić jako taki cytat, wiesz, w celach mhm. edukacyjnych i tak dalej, ale żeby to dobrze podpisać i dotrzeć do źródła. To też jest czas. To jest strasznie mhm. czasochłonne. I żeby te przykłady też były adekwatne. Mhm. Sam film był ciekawy. Nie chcę brać jakichś takich pierwszych z brzegu przykładów, tylko takich, które faktycznie oddają mój zamysł. Nie. I ostatnio z jakimś montażystą rozmawiałam, i on pytał, czy w ramach montażu ma wyszukiwać zdjęcia na stoku. Ja tak. Zdjęcia na stoku do moich filmów. No. I ktoś inny miałby je wyszukać? Okay. Nie ma takiej opcji. Hmm. Nie? E, więc mam swoje wymagania no. po prostu i, i nie chcę. Ale z to też myślę, że może po prostu ta jakość, którą zaproponowałaś, która jest no, wysoką jakością. Teraz trochę tak ci się by kłóciła z tym, żeby to było właśnie słabsze, tak? Jak mówisz, wysoką jakością, to też się coś we mnie budzi, bo mam poczucie, że, że dużo mamy do poprawienia. I że robimy te filmy bardzo budżetowo. I jeżeli chodzi o jakość, no to ona jest znośna ale dużo jest do o Boże, Magda. <laughs> nie no no ale... to muszę, muszę ci powiedzieć, że wiele z twoich filmów naprawdę e, jest na pewno odbrane jako przykład, jak powinien wyglądać film o wnętrzach w wysokiej jakości. <laughs> Dziękuję. Natomiast e, no nie wiem, może jak wiem, jak od zaplecza to wygląda mhm. e, i okay. wiem, jak mogłoby mhm. wyglądać, no bo my nagrywamy w dwie osoby. Nie mam budżetu na oświetleniowca, mhm. na drugiego operatora, żeby można było zrobić, wiesz, też więcej ujęć z zewnątrz, więcej przewitek, podczas kiedy tu nagrywamy ujęcia mówione. Nie ma na to ani budżetu, ani czasu mhm. w momencie, kiedy jesteśmy w dwie osoby. Więc czasem kończymy film już po zmroku, dogrywamy łazienki, nie, bo mhm. tam no przeważnie tak, nie, nie, tak. nie ma okna, więc one zostają na koniec. I potem w postprodukcji poprawiam kolory, żeby jeszcze wyciągnąć trochę światła. I wiem, że jakbym kupiła nowy aparat za kilkadziesiąt tysięcy, to on by pewnie trochę lepiej wyłapywał mhm. to światło we wnętrzu. No ale ja nie mam wolnych kilkudziesięciu tysięcy. Więc ta kwestia wymiany sprzętu, organizacji tego wszystkiego. No ja liczyłam szczerze mówiąc lata temu, mm -hmm. że z czasem branża wnętrzarska będzie się rozwijała i budżety będą większe. A jeżeli uda mi się osiągnąć większe zasięgi, to będę miała już budżet, żeby tak na luzie kupić dobry mm -hmm. sprzęt, już współpracować, yy, znaczy współpracuję z profesjonalistami, ale w takim większym zakresie, mm -hmm. żeby ta produkcja była taka naprawdę dobra, żeby było widać wszystko, co chcesz, żeby było widać i to wnętrze było naprawdę ładne, a nie, że trafimy na pochmurny dzień i ludzie piszą, że ciemne mieszkanie, jak ja wiem, że, że wszystkie miejsce. okna na południe i jest bardzo jasne, tylko po prostu mieliśmy pecha. Mm -hmm. yy, no, no, ale tak się nie stało. Nie muszę myśleć, że, nie wiem, że coś jest super idealne, mhm. tak jakby nie było lepszych rozwiązań. żeby nie wiem, Doceniam mój stół na przykład, który mhm. mam w domu. On jest, nie wiem czy drewniany, tak myślałam kiedyś, ale teraz mam wątpliwości, czy przypadkiem mhm. to nie jest fornir, mhm. ale jest bardzo porządny, ja go lubię, wygodnie się przy nim siedzi, ale też jest trochę krzywy. Więc ja wiem, że on nie jest idealny i że mógłby być lepszy, albo mógłby być rozkładany. Mogłabym wtedy y, więcej osób zaprosić i wygodniej by mm -hmm. nam się przy nim siedziało. Ale on jest okej. Okay. Okay. Nie, ja jestem z niego zadowolona mm -hmm. i nie, nie wymieniam go. Nie jest to dla mnie priorytet, żeby go wymienić, bo on jest ogólnie okej. Okay. No i mój kanał trochę też na tej samej zasadzie. Jest okej, okay. jestem zadowolona mm -hmm. z tego, co robimy. Cieszę się, że udaje nam się pokazywać tak dużo wnętrz mm -hmm. i właśnie wnętrz różnorodnych to jest dla mnie taki priorytet, to jest moja misja. Bo projektanci pokazują wnętrza zaprojektowane przez projektantów. Mhm. Gazety pokazują to, co jest łatwo dostępne. Czyli wnętrza pokazane przez projektantów, tak. bo oni dostarczają gotowe sesje. Mhm. A, a gazety mają ten sam mhm. problem, co ja. Nie mają budżetów na to, żeby mhm. robić coś więcej, lepszego. E, więc zresztą ostatnio czytałam, że gazeta chyba zwolniła dział korektorów. Po prostu wow, nie? Że to, jakie są pieniądze w mediach, mhm. a są małe, to jest po prostu szeroki problem. I tutaj jestem zadowolona z tego, co jest. Mhm. Cieszę się, że to trwa, że jestem w stanie wziąć operatora i pojechać na nagrania na drugi koniec polski, bo to są koszty i ja jestem gotowa je ponieść. Mam za co. Mhm. To jest satysfakcjonujące. Mogę wydać książkę i mogę wydać ją sama, mhm. a nie z wydawnictwem, które zapłaci mi. No Jednorazowo tak. jakąś kwotę i koniec. Tylko ja mam tę książkę i teraz mogę ją sobie w razie czego dodrukować i sprzedać mhm. jeszcze więcej, jeśli będę chciała. Mam budżet, żeby inwestować. No ale to też wiesz, to jeszcze nie jest taki budżet, który pozwoliłby mi zrealizować taki jakby idealny okay. film, który bym chciała, oczywiście. No Więc to jak, ktoś... jaki byłby ten idealny film, o masz w głowie? Jeżeli chodzi o jakość, tak. no to byłby ostry, mm -hmm. czarna ściana w ciemny dzień nie miałaby szumów mm -hmm. na sobie, <laughs> okay. nie byłoby problemów z dźwiękiem, że mikrofon zaczepia mm -hmm. mi o włosy mm -hmm. i są stukania, a my zamiast powtórzyć scenę, nie zauważamy mm -hmm. tego, bo nie mamy czasu przesłuchać mm -hmm. każdą za każdym razem. No tego typu rzeczy. Okay. To chciałabyś mieć więcej czasu na tą produkcję, bo rozumiem, że teraz jeden dzień spędzacie na planie, czy więcej? Jeden, jeden. Tak. To ma znaczenie? Yy, trudno mi sobie wyobrazić wbicie komuś do domu na dwa dni. Okej. Okay. No musiałby wyjechać pewnie gdzieś. Tak, a też yy, wygodnie się nagrywa, kiedy nikogo nie ma faktycznie, mm -hmm. yy, ale nie mogę oczekiwać, że ktoś yy, taką dziewczynę z ulicy <śm> <śm> zostawi u siebie w domu. Yy, tak, po prostu, nie? Więc wiem, że różne osoby mają... Tą różną granicę prywatności, mhm. intymności, i tak jak najbardziej zawsze to szanuję. Nie wyobrażam sobie inaczej. Ale ty też chyba pokazujesz wnętrze takie, jakie są. Nie stylizujesz, nie przesadnie, nic tam nie dodajesz? nie? No, zdarza nam się coś przestawić, nie? Mhm. że nie wiem. Jakąś wanienkę właśnie przesunąć. Teraz akurat nagrywaliśmy mieszkanie, w którym był. E, dwutygodniowy dziciuś. Ja trzy razy dopracowałam, <laughs> czy na pewno możemy no nagrywać no. w tym terminie. E, i, no i wiadomo, że jest dużo tych dzieciusiowych no. rzeczy, i one są w filmie. Natomiast czasem po prostu się je trochę przestawi mhm. w jedną w drugą, bo przecież w normalnym życiu one też nie jest tak, że są przypisane do jednego miejsca. Mhm. Że wazon z kwiatami może stać, nie wiem, na komodzie, a ja przestawię na stół, bo do zdjęcia teraz będzie ładniej w ten mhm. sposób. Ale to rzadko zdarzają się tak naprawdę takie. Mm, no to nie jest tak, że wchodzę i przestawiam 20 rzeczy, mhm. tylko czasem pojedynczą. Wraz na wiesz, ileś ujęć. Okay. A dużo masz e, zgłoszeń? Dużo masz e, do przodu zaplanowanych nagrań? Mm, nie, ponieważ operator, z którym współpracuję, e, ma też inną pracę i mm -hmm. musimy po prostu ten okay. harmonogram w miarę na, na bieżąco. bieżąco zgrywać. Więc mam moją tabelę z mieszkaniami, które chcę nagrać okay. e, i po prostu odzywam się wtedy, kiedy jest kiedy ku temu rzym. okazja. Mm -hmm. Tak. A co z taką regularnością publikacji na YouTube? Pilujesz tego bardzo? Mm, no wiem, że jak nie wrzucę filmu w niedzielę, to niektórzy mówią, że ja się nastawiali, że okay. poranna niedzielna mm. herbatka, kawka, a tu nie ma filmu. Aha. Więc ym, chciałabym spełniać te oczekiwania, ale czasem jest trudno. Bo no, potrzebujesz tego. Czyli trzymałaś się tego, że to było raz w tygodniu, tak? Tak, w każdą niedzielę rano. No to dużo. Robię przerwy w święta, uh -huh. ale też już w Wielkanoc ktoś mówił, że liczył na to, że chociaż obejrzy film, bo nie sprzędza świąt z rodziną. Chyba się popłaczę, przepraszam. <laughs> ale wzruszają no. mnie takie no. rzeczy, nie? Wiesz, chciałabym, to głupie może, ale chciałabym spełniać oczekiwania no. widzów, bo... Zależy mi na nich, nie. Nie ale robię widzisz, tych filmów nie? dla siebie, ale nie da się spełnić oczekiwań wszystkich. Mm -hmm. I tak jak nie mam problemu z tym, że nie spełnię oczekiwań kogoś, kto po prostu ma ludzi. Tak już osoby, które są ze mną mm -hmm. tak na stałe. Wiesz, my się nie znamy. Ja nie wiem, kto to jest. To jest anonimowy komentarz w internecie. No ale czasem. Mm -hmm. Czuję, że chciałabym więcej. Widzisz, to jest chyba to, o czym yy, chciałam ci powiedzieć odnośnie tego, że zbudowałaś <laughs> kanał. Tylko tak nie umiałam tego ładniej w słowa ubrać. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia takiej społeczności i, i ludzi, którzy no, będą czekać na te odcinki, tak? będą kibicować, są po prostu takimi e, fanami, no, jakby w, w, tak, chyba w polskim języku, e, tak ich trzeba nazwać, i, I to jest coś, co jest nieporównywalne z jakąkolwiek inną taką działalnością, nazwijmy to dziennikarską, tak? I tak, i nie, bo dużo zależy od tego, jak osobiste treści pokazujesz. W momencie, kiedy mm, miałam więcej jakichś osobistych, mhm. to te relacje też były inne niż w momencie, kiedy pokazuję po prostu mieszkania, mhm. które odwiedzam. Inaczej, jak pokazuję swój dom, swój remont, E, swoje doświadczenia, a inaczej jak omawiam mm -hmm. po prostu jakieś zagadnienie. To jest zupełnie inny rodzaj więzi. No i czuję. Czuję, że to. Mm, na przestrzeni lat wygląda różnie w zależności od tego, jak ja okay. do tego podchodzę. A ja też w zależności od tego, jaką mam ak akurat sytuację rodzinną, mm -hmm. to mam różną no atrakcyjność. Tak, albo masz ochotę jakby bardziej wpuszczać tych tak. ludzi do siebie, albo, albo jednak y, lekki dystans tak. i, i mniej tego. Tak, więc wiesz, jak dzieje się coś trudnego u mnie w życiu, jestem w stanie pójść na home tour, zrobić no dobrą minę tak. do swojej gry, mhm. mimo że akurat moje myśli są gdzieś indziej mhm. i po prostu to nagrać. Mhm. Y, ale to... Ale do domu to... własnego, żeby opowiedzieć już o tym, nie wiem, że kupiłaś właśnie albo przesadziłaś kwiatki albo coś już wtedy gorzej, nie? Wtedy tak. Ale też różnie. No. To, to po prostu wszystko się tak mhm. elastycznie kształtuje. Ale wiem, że... Ym... Nie chcę stawiać po prostu na sam YouTube, mhm. bo to jest i obciążające bardzo, ta presja, tak, że ludzie no, czekają, yy, i presja względem oczekiwań. I, yy, I to też jest tak, że. Najbardziej mnie bolą moje własne oczekiwania. Nie? Czasem się pojawiają w komentarzach: o, a czemu tutaj coś jest nie tak, Aha. albo czemu mówisz niewyraźnie. I myślę sobie, naprawdę, to jest największy problem w tym filmie, Twoim zdaniem, bo ja widzę 30 większych. Mhm. I muszę mieć coś innego. Wiem też, że nagrania są dla mnie wyczerpujące psychicznie bardzo. Okay. Zwłaszcza te y, poza domem moim. I kiedyś tak nie było. Kiedyś po prostu stresowało mnie, że kamera, że ktoś może usłyszeć, jak się pomylę, Aha. nie? A teraz już mam tak, że czuję, że to samo w sobie jest jakoś tak bardzo, bardzo mnie. Obciąża? Tak, I w jakiś taki mm -hmm. dziwny sposób. Trudno mi to jeszcze nazwać. Myślę, że to ma związek z moimi cechami związanymi z tym, że mam diagnozę zespołu Aspergera, jestem autystyczna i pewne sytuacje są dla mnie w inny sposób yy, wiem, stresujące mm -hmm. na przykład, mm -hmm. w inny sposób mnie wysysają z energii i mam taki problem nawet teraz, bo uwielbiam odwiedzać mieszkania, kocham wnętrza mm -hmm. I to jest najlepszy sposób, jakby opowiedzieć o wnętrzu, odwiedzić je. I w momencie, kiedy to jest takie trudne, no to co ja mam okay. z tym teraz zrobić, uh -huh. nie? Myślałam, że może wystarczy odpocząć i po przerwie będzie uh -huh. lepiej, nie? Ale nie. Z okay. wiekiem mam coraz gorzej, nie? Ja nie wiem, jak ja szkołę skończyłam kiedyś, bo dzisiaj <śm> to trzeba było wychodzić z <śm> domu. No. Nie wyobrażam sobie tego, więc mam po prostu taki, takie wyzwanie. No, bardzo osobiste. Mhm. Ograniczyłam trochę publikacje home tourów, są mhm. rzadziej, robię inne filmy. Miałam też przerwę przez jakiś czas na kanale, ale trudno mi powiedzieć, wiesz, co przyniesie przyszłość. Mhm. Na razie rozwijam sklep, też pracuję nad kolejną książką i myślę, że sklep i kanał mogą się mhm. dobrze uzupełniać. Zwłaszcza, że chcę stworzyć sklep, którego nie ma jeszcze, bo nie chodzi o sklep z dodatkami do domu. Tylko chodzi o sklep wnętrzarski, który i rozwija wnętrzarską pasję i pomaga zdobyć wiedzę mhm. taką podstawową, żeby już nie trzeba było szukać na TikToku filmików, tak. projektantów czy na YouTubie moich home tourów, choć oczywiście zapraszam zawsze, ale mhm. żeby. Było po prostu jedno miejsce Jednie gromadzące miejsce. wszystko. Mhm. A nie, że teraz chcesz znaleźć książkę wnętrzarską, wchodzisz na stronę księgarni, mhm. musisz wejść w poradniki i przeglądać kilka stron mhm. książek o dietach, a pomiędzy mhm. nimi będą wnętrza. No naprawdę, dom mhm. jest tak ważną rzeczą w naszym mhm. życiu i i z jakby, jak mogą być wnętrza na najniższej półce z gazetami w Empiku, nie? Dokładnie. No ale widzisz, no trochę tak jest. Wydaje mi się, że Polacy są w ogóle w takim momencie bardzo rozwojowym, gdzie ta świadomość właśnie... Yy, tego jak się mieszka jak ważne to jest dla nas dla naszego zdrowia naszego komfortu psychicznego dopiero ta świadomość się pojawia myślę że mamy szansę być mistrzami y, takich samodzielnych y, projektów i samodzielnych y, remontów bo wydaje mi się, że to jest gdzieś tam mocno w, w nas, w naszym społeczeństwie. A powiedz mi, ty jak tak y, oglądasz y, te domy, te wnętrza, uważasz, że y, usługa projektowania wnętrz jest nadal taką usługą y, niedostępną, a mogłaby być bardziej dostępna właśnie dla większości Polaków? Mm, to zależy. Co rozumiesz jako usługa projektowania wnętrza? Y, bo... Współpraca z architektem wnętrznym. No tak, ale one różnie wyglądają. Mm -hmm. Może być tak, że wyślesz komuś online wymiary i ktoś ci podeśle rzut funkcjonalny. A może być tak, że będzie projektant chodził z tobą mm -hmm. po sklepie, y, pokazywał różne próbki i pomoże ci nawet wybrać ten ostateczny wazon, który mm -hmm. tam gdzieś mm -hmm. stanie na półce. Ta współpraca z projektantem jest różna. Więc myślę, że. Ten szeroki zakres, no to jak najbardziej ym, ani, ani wielu ludzi nie czuje potrzeby, żeby aż tak mm -hmm. y, kogoś zapraszać do współurządzania swojego domu, y, ani nie ma takiej potrzeby, bo bez tego. Też jest ok. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o rzuty funkcjonalne, żeby na przykład ekipie pokazać, co gdzie ma być, tak. no to fajnie, jakby to było dostępne. Ale pytanie, czy to musi robić projektant, bo mamy w tym momencie XXI wiek z rozwojem sztucznej inteligencji, mm -hmm. a akurat rzuty funkcjonalne są mocno algorytmiczne. Mm -hmm. I myślę, że w dużej mierze ten podstawowy zakres. Będzie w stanie robić komputer. Mhm. Możliwe, że projektant będzie tylko musiał go zatwierdzić. No tylko, że wtedy jest takie ryzyko, że to nie będzie tak zindywidualizowane na no, potrzeby. Wyobraź sobie, że komputer, aplikacja proponuje ci układ Twojego pokoju. Mhm. Nie podoba ci się. Klikasz Next. dalej, 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 dalej. Nowe, mhm. nowe, nowe, nowe. Idealne. Nie? Ty decydujesz przecież mhm. ostatecznie. Projektant też ci coś zaproponuje. I to niekoniecznie będzie idealne, ale to Ty oceniasz, czy to chcesz, mm -hmm. czy nie. Wiesz, no, ja rozumiem, że może dojść do takiego momentu, że faktycznie wszystkie dane będziesz mogła wpisać, i, i ten pierwszy, który ci wyskoczy, będzie tym e, idealnym. Też tak może być. E, bo właśnie na tej zasadzie, moim zdaniem, powinni działać, e, czy działają e, architekci. Że jakby im lepszy jest e, research, im lepszy wywiad z e, klientem, tym szybciej rozwiązanie, które przedstawiają. E, jest e, trafione, tak? W, w potrzeby. No tak, sztuczna inteligencja po zdjęciu twarzy już podobno jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem oszacować dużo informacji o mm -hmm. nas. E, nawet ocenia na przykład przestępców w Stanach, czy popełnią przestępstwo <grym> ponownie, czy nie, i to ma dużą skuteczność. Ha? Więc tak, wyobrażam sobie, że to jest przyszłość, mm -hmm. ale jeszcze nie bliska. Byłam swoją drogą zaangażowana jakiś czas w startup technologiczny, który mm -hmm. miał tworzyć tak Taką aplikację. No w końcu nie wyszło, no. natomiast, natomiast idea jak najbardziej jest mi bliska i ja w nią cały czas wierzę. Mhm. A jakbyś ty teraz miała projektować swoje mieszkanie, skorzystałabyś w jakimś stopniu z, ze współpracy z architektem, czy stwierdziłabyś, że robisz wszystko samodzielnie? Zależy od okoliczności, mhm. bo mm, no, to jest moja pasja i dla mnie to jest mega. Satysfakcjonujące, wyzwanie znaleźć to rozwiązanie mm -hmm. samodzielnie, ale na pewno bym i tak, i tak chętnie się konsultowała z projektantami. Mm -hmm. Mam to szczęście, że znam po prostu <laughs> e, wielu projektantów, właściwie głównie projektantki. Mm -hmm. e, a, ale jednak, jak urządzałam mieszkanie na Dolnym Śląsku i gonił nas, mm -hmm. e, nas remont, e, i to było. Specyficzne mieszkanie, no bo było malutkie, wakacyjne. Ono nie miało być takie bardzo moje osobiste, moją przestrzenią do życia, mhm. bo z założenia miało za mały metraż. Okay. E, więc miało być wyjazdowe. E, więc wtedy właśnie z Olą Monzar, projektantką, e, się konsultowaliśmy, kolegujemy się i mhm. ona przygotowała rzut funkcjonalny. E, więc e, okay. tutaj jak najbardziej... Jestem otwarta na takie współpracy i uważam, że one wynoszą dużo dobrego. Dobry, a powiedz mi jeszcze o albumie, bo na razie tak tylko chwilę o tym tutaj jakby w międzyczasie padło. Stworzyłaś album Polskie Wnętrza i są to fotografie twoje, autorstwa? Mojego i operatorów, okay. z którymi współpracuję. Z różnych polskich wnętrz, właśnie takich zaprojektowanych samodzielnie oraz przez projektantów wnętrz w ostatnich latach. Czy masz jakąś taką diagnozę, jak faktycznie mieszkają Polacy? To jest zawsze trudne pytanie dla mnie, bo mam poczucie, że mieszkania, do których jest zapraszany fotograf, mhm. to to już jest już jakiś jest inny e, level. E, nawet nie powiedziałabym, że inny level. E, bo nie chciałabym tak dzielić na lewele. No ale, 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 ale że bardzo wąska grupa. Mm -hmm. e, I ona zupełnie nie jest reprezentacyjna dla całej mm -hmm. społeczności. Jestem socjolożką z wykształcenia, więc okay, takie no. badawcze zagadnienia są mi bliskie. E, ale jeżeli chodzi o mm, ogólnie o to, co mogę zaobserwować, mm -hmm. to zdecydowanie widzę dużą rolę mebli na wymiar i kiedyś jednak te szafy wnękowe na przykład były robione, nie wiem, komandor robił mhm. nie, takie szafy, one były często podobne do siebie. Teraz też widzę pewne podobieństwa jednak w sięganiu po te płyty meblowe, mhm. ale jednak daje to większe możliwości projektowe. Większy wybór kształtów, form, kolorów. Na pewno jest to ciekawe. I jak widać, że mieszkanie ma dużo zabudowy mm -hmm. na wymiar, 85% pewności, że było robione z projektantem. OK. <laughs> Więc to taki element charakterystyczny mm -hmm. w, nowych, w nowych wnętrzach zdecydowanie z mojej perspektywy. No a tak, no to jednak są bardzo różne, dużo zależy od budynku. Mhm. Budynki między sobą się tak bardzo różnią. Że te wnętrza czasem trudno nawet ze sobą porównać. No gdzie mieszkanie w kamienicy z odkrytą cegłą, starą podłogą porównywać z mieszkaniem deweloperskim? Mm -hmm. To w ogóle jest inny świat. No, inny świat, inne proporcje okien, bardzo często inny widok za oknem w ogóle, co ma też bardzo duże znaczenie, więc zdecydowanie e, ma, to, ma to ogromne e, znaczenie. Mm, a masz takie wymarzone wnętrze, do którego byś chciała w najbliższym czasie pojechać? Wnętrze? Mm -hmm. Wymarzone? Mm -hmm. mm, ale pojechać czy nagrać? Pojechać i nagrać. <laughs> Bo moja przyjaciółka mm. wybudowała taki. Mm, Mały domek, uh -huh. którego wymiary są dostosowane w taki sposób, by można go było przewozić bez specjalnych uh -huh. pozwoleń. Uh -huh. Więc on ma około tam 20 metrów powierzchni i ma tam różne ciekawe rozwiązania, uh -huh. że na przykład szafa wjeżdża w miejsce, gdzie jest prysznic. Jak bierzesz prysznic, to ta szafa uh -huh. wyjeżdża. Nie? Łóżko jest wyżej, niżej. No, przeróżne takie uh -huh. ciekawe. I nie mogę się doczekać, kiedy nagram. Aha. Już tam byłam, ale jeszcze jakieś tam drobne rzeczy są do dokończenia. I będziesz nagrywała? Będę nagrywała. No to ja się nie mogę doczekać. No ale to jeszcze trochę. <laughs> Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo, bo z pewnością dziewczyny, które słuchają, czyli przyjaciółki projektantki, yy, mogą mieć gdzieś tam z tyłu głowy pomysł taki z założeniem właśnie swojego kanału na YouTubie. Miałabyś jakąś taką radę dla tych, którzy teraz zaczynają? Mm, to mam taką radę, która jest trochę sprzeczna z tym, co mówiłam wcześniej, żeby nie przejmować się aż tak jakością, bardziej mhm. treścią. Ważne jest to, żeby dźwięk był dobry, no bo po prostu jak nie słychać, co ktoś mówi, no to mhm. jest słabo. Ale jeżeli słychać, to jest już wystarczająco. Taka jakość z nawet mikrofonu w komputerze jest ok. Współczesne telefony też mają bardzo dobrą jakość mikrofonu. Jeżeli się nagrywa przy oknie, e, gdzie jest dobre oświetlenie mm. twarzy, ustawi się telefon tylko tak, żeby się nie, jakby e, ekranem do tyłu e, yeah, okay. fajnie okay. widzieć siebie, ale lepsza jakość obiektywu mm -hmm. przeważnie jest z drugiej strony i to wystarczy, żeby nagrywać. Film w poziomie nie ma problemu. W momencie, kiedy montuje się rolki na TikToki, yy, czy rolki na TikToki, mm -hmm. no jakby. No. Rolki i TikToki, mm -hmm. y, to spokojnie z montażem filmu na YouTube też można sobie poradzić. Mm -hmm. y, I ten próg wejścia jest właściwie żaden, więc ja nie wiem, dlaczego Instagram i TikTok y, są zalewane filmami, mm -hmm. a na YouTubie tego nie ma. Czy chodzi o to, że ta krótsza forma jest taka atrakcyjna, czy to, że. Więcej się korzysta z tego? No nie wiem. Ja też nie mam na to odpowiedzi. Natomiast chyba wydaje mi się, że YouTube wydaje się dla nas, projektantów, właśnie taki bardziej skomplikowany w postprodukcji. Że nawet nagrać, to wiesz, ja mogę nagrać raz w pianie, raz w poziomie, załóżmy, tak? mhm. ten sam tekst. Tak. Natomiast tutaj sobie zmontuję na telefonie, w jakiejś aplikacji i puszczam. No i na YouTubie tak samo. Możesz zmontować w telefonie, no bo przecież. Mm -hmm. YouTube, a właśnie, YouTube nie sprawdza, video, gdzie aplikację dzisiaj, tą... E... YouTube Studio dla twórców, tak. Uh -huh. No i klikasz, załaduj film. Znaczy, tak mi się wydaje, że można załadować z tego z telefonu, bo wydaje mi się, że jakieś. Um, Ładowałam na przykład nagranie produktu dla klienta, nie? Uh -huh. żeby pokazać, jak wygląda. A zamiast wysyłania wielu zdjęć. Um, no, w razie czego mhm. naprawdę zgranie pliku z telefonu na komputer i wyrzucenie w przeglądarce, no to też nie jest jakaś specjalna mhm. sztuka. No, a jednak ta bariera wejścia wydaje się faktycznie większa. Tak. No i to jest ciekawe, bo, bo wcale nie jest tak naprawdę. Okej. Okay. Czyli to, możemy próbować, może będzie więcej architektyk na, na YouTubie. Tak, myślę, że może. Być to bardziej demotywujące, gdy na początku faktycznie jest kilka wyświetleń, mm -hmm. a nie tak jak na TikToku czy Instagramie, mm. gdzie jednak aplikacja mm -hmm. rzuca to chętnie, zwłaszcza na początku, pomaga mm -hmm. z tymi tak. nowymi filmami. Tak. Natomiast uważam, że warto, tylko można trochę inaczej podejść do tych filmów, bo YouTube, podobnie jak blog. Wyskakuje w przeglądarce. Więc warto opisywać hasła, których ludzie, ludzie mogą mm. szukać. Jak, nie wiem. Czy y, opis do filmu, tak? Który tak, jest poniżej. Tak, tytuł, mm -hmm. zagadnienie okay. ogólnie, które okay. w filmie omawiasz. Okay. No bo wiesz, na. Mm, na Instagramie nie musisz mieć żadnego motywu przewodniego w mm -hmm. tym filmie. Możesz powiedzieć, o zobaczcie, mm -hmm. <laughs> ludzie zobaczą i już. A na YouTubie jednak. Mm -hmm. y, Fajnie, jakby ten tytuł był jakiś konkretny, a nie mm -hmm. o zobaczcie. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobrze, no mam nadzieję, że e, dla kogoś e, będzie to taki life changer, że stwierdzi, że zakłada e, kanał. No ja zachęcam gorąco, e, choć. Nie wiem, jak to tam się z YouTube'em w przyszłości potoczy. Natomiast po pierwsze, jest to też szansa na dodatkowy zarobek, bo w momencie, kiedy filmy osiągną pewien pułap mhm. oglądalności, to y, można zarabiać na reklamach. Mhm. I nawet jeśli nie będą to jakieś szałowe pieniądze, to zawsze, zawsze. dodatkowe mhm. pieniądze. I potem ten film, jeżeli będzie dalej oglądany po dwóch, trzech, czterech latach, on dalej zarabia. Więc. Czemu nie? Mhm. Kolejna rzecz. E... No tak, bo te treści tak szybko nie wychodzą jakby z obiegu jak na Instagramie, nie? Bo na Instagramie rolka żyje. Kilka dni. Tak, to można ale też powiedzieć. coś może wypłynąć po dłuższym mhm. czasie. Że już myślisz sobie, e, ten film to nie poszedł jakoś dobrze. Okay. A nagle po pół roku inny film ci zaskoczy mhm. i z nim YouTube powiąże tamten, bo uzna, że podobne, i nagle tamten mhm. też zaczyna wybijać w górę. Okay. Więc to są takie <głosy> <głosy> meandry YouTube'a. Nigdy nie wiadomo mhm. do końca, co tam się wydarzy, więc na pewno warto być otwartym na różne scenariusze. I kolejna kwestia. To jest, bo tak mówiłam, że reklamy, pozycjonowanie, mhm. więc jest szansa, że ktoś szukając po prostu projektanta w Google może trafić na film. Trzecia kwestia to, że ta jakość nie musi być dobra. Wbrew temu, żebyśmy chcieli, żeby była dobra, mhm. to jest to, co chcemy, ale ona nie musi być dobra. I u mnie najpopularniejsze filmy, w ogóle najpopularniejsze, taki, co ma ponad milion wyświetleń, no był nagrany... Z ręki. Już kupiliśmy gimbal wtedy, mm -hmm. żeby mm -hmm. stabilizował obraz, ale on jeszcze nie zdążył przyjść przed nagraniami. Aha. Więc to jest ostatni film nagrany z ręki, i tam regularnie co jakiś czas pojawia się komentarz: kupcie sobie gimbala. No, <laughs> dziękuję, ale okay. on po prostu mm -hmm. poszedł. No więc oczywiście też inaczej jest, kiedy dla mnie celem samym sobie jest stworzenie mm -hmm. materiału a dla projektanta pozyskanie klienta, mhm. więc musi się zaprezentować w taki sposób, żeby przedstawić swoją usługę w jakimś korzystnym świetle. Niemniej mimo wszystko dobry dźwięk i telefon i wystarczy. wystarczy. Mhm. No dobra, to super. To dziewczyny, już wiecie, co macie robić. Dziękuję ci bardzo Magda za tą rozmowę. Ja Dziękuję również. ci za przybliżenie tego, jak wygląda ten YouTube od Kulis i, I jak ty pokierowałaś trochę właśnie tym swoim zawodowym, wnętrzarskim życiem, pomimo, że nie jesteś projektantką, to jesteś obecna chociażby e, w naszych domach, właśnie przez YouTube na co dzień. Tak, szukam swojego <laughs> miejsca. Dzięki. Dziękuję. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco.